Podczas lekcji wychowania fizycznego z ograniczeniem przepływu krwi mogą ćwiczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Aczkolwiek dzisiejsza propozycja, która brzmi kształtowanie siły mięśniowej kończyn górnych oraz mięśni klatki piersiowej, przeznaczona jest dla grup męskich. W pierwszej części lekcji przeznaczmy czas na wytłumaczenie, co to jest okluzja mięśniowa, do czego służą opaski uciskowe i przede wszystkim fakt, że ćwiczenia takie są bezpieczne. Następnie pokażmy dzieciom manometr i pokażmy, wytłumaczmy, że wartości na nim odczytujemy w milimetrach słupa rtęci, a w części końcowej wspólnie wyznaczmy AOP. AOP jest to skrót od angielskich słów Arterial Occlusion Pressure i oznacza ciśnienie powodujące zamknięcie przepływu krwi do pracujących mięśni. I w związku z tym, że dzisiaj będziemy angażować głównie kończyny górne, to AOP wyznaczymy na tętnicy promieniowej. Po zlokalizowaniu jej zakładamy wąską opaskę, podłączamy manometr z pompką i przykładamy sondę od Dopplera. Następnie pompujemy opaskę uciskową tak długo, aż sygnał z Dopplera całkowicie zniknie i w tej samej chwili odczytujemy wartość z manometru w milimetrach słupa rtęci. Po wyznaczeniu AOP i określeniu dla każdego ucznia obciążenia w postaci około 60% stosujemy metodę ciągłego ograniczenia przepływu krwi w formie 4 serie po 15 powtórzeń z 30-sekundową przerwą między seriami. Podczas lekcji wychowania fizycznego z ograniczeniem przepływu krwi pamiętajmy proszę, że bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest najważniejsze. Dlatego jeżeli któryś z uczniów powie, że czuje się niekomfortowo bądź coś go boli, natychmiast przerywamy ćwiczenie. Jednakże nie bójmy się stosowania tej metody, ponieważ jest ona bezpieczna dla osób od 16 do 85 roku życia.